Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W czasie gdy my spędzaliśmy sobie święta Bożego Narodzenia w spokoju, zwykle z rodziną lub z przyjaciółmi, i w zasadzie mogliśmy tylko narzekać na drożyznę, którą zafundowali nam politycy, Paryż dosłownie płonął. W internecie aż roi się od filmików, na których wyraźnie widać liczne grupy mężczyzn w wieku poborowym, którzy przetaczali się przez miasto i je demolowali. Byli dość silni i dobrze zorganizowani, bo oprócz wybijania szyb i podpalania samochodów, czy też witryn sklepowych, umieli także przewracać samochody, co już nie jest takie proste, wszak taki samochód to waży dobrze ponad tonę, a były też tam takie naprawdę duże, które pewnie ważyły dwie tony albo lepiej. Co jest jeszcze bardziej bulwersujące, to to, że jak się zainteresujemy, co się tam stało i zajrzymy sobie do mediów głównego nurtu, to możemy w praktycznie każdym z nich przeczytać taką bardzo zgodną yy, linijkę, że to wszystko się działo po pokojowych protestach Kurdów. Słowo pokojowych protestach Kurdów no, przewijało się w praktycznie wszystkich Artykuła, które znalazłem, no to mnie, powiem szczerze, zmroziło. Bo jeśli po pokojowych protestach przez miasto przetacza się fala mężczyzn z wieku poborowym, która dosłownie je demoluje, to co by się działo, gdyby te protesty nie były pokojowe? Nie wiem, przepraszam, czołgi by oni ze sobą jakoś skołowali albo coś naprawdę mocno przerażającej, żeby nie było wątpliwości. Tą mniejszość kurdyjską we Francji spotkała naprawdę tragedia i oni naprawdę mają powód do niezadowolenia. No ale, drodzy Państwo, jak można demolować miasto? No, wielu ludzi ma bardzo poważne powody do niezadowolenia z bardzo wielu Rzeczy. Na przykład młode panie mogą mieć. Nie... bezdzietne mogą mieć. Powód do niezadowolenia, jak de facto obraził ich prezes partii Prawo i Sprawiedliwość pan Kaczyński. Ale czy to znaczy, że któraś z nich ma prawo, nie wiem, spalić mi rower? No chyba nie, bo jestem nic niewinny. Tak samo, oczywiście, mniejszość kurdyjska we Francji została skrzywdzona. To jest fakt. Niemniej jednak, czy to daje jej jakiekolwiek prawo do niszczenia mienia ludzi, którzy nie mieli z tym kompletnie nic wspólnego? No wydaje mi się, że nie. Jeszcze Ciekawiej robi się, gdy słuchamy się w wypowiedzi niektórych polityków, którzy już zaczęli to komentować, i okazuje się, że dla niektórych polityków, w tym polskich, w takim zachowaniu nie ma nic nagannego. Oni wręcz te zachowania. Usprawiedliwiają. Niektórzy nawet mówią, że to taki folklor, taka metoda wyrażenia swojej opinii, wyładowania emocji. No, ludzie to już jest naprawdę groźne, bo patologia to jedno, a sytuacja, w której politycy dają przyzwolenie na patologię, to już jest moim zdaniem coś jeszcze gorszego. To już jest taka Patologia zbudowana na patologii. I pamiętam, jak była kiedyś sytuacja sprzed wielu, wielu lat, jak bodajże w Niemczech pewien muzułmanin podpalił synagogę. Rzucił koktajlem Mołotowa w synagogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale no, straty w imieniu były, no i mogło się stać. I niemiecki sąd orzekł, że on w ten sposób wyraził swoją opinię. To ja powiem szczerze, że dla mnie większym przejawem antysemityzmu było to, co zrobił ten sąd, który de facto dał przyzwolenie na takie zachowanie, mówiąc, że to było wyrażenie opinii, niż sam ten akt przemocy. Oczywiście obie te rzeczy były złe i obie rzeczy potępiam, no ale ludzie, którzy powinni potępiać, jak dają przyzwolenie, no to jest moim zdaniem jeszcze gorzej. Zwłaszcza, że tutaj wyraźnie też widać, jakie mamy prawo również w Polsce, bo ci protestujący nieśli między innymi flagi partii pracujących Kurdystanu i jest to organizacja uznawana przez Turcję, ale także całą Unię Europejską i Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną. A więc i to jest ciekawostka, gdyby na przykład ja pochwalił coś. Co robi człowiek, który idzie sobie z takim transparentem? To bym prawdopodobnie o 6.30 rano miał wizytę smutnych panów w domu, którzy by mnie zakuli w kajdaneczki i wzięli co najmniej na przesłuchanie, a pewnie postawiono by mi też jakiś zarzut publicznego pochwalania przestępstw a w tym wypadku, skoro to jest organizacja TER, to prawdopodobnie by się skończyło na czymś dużo, dużo gorszym, a politycy, jak widać mogą. Natomiast to jest ciekawe, że pomijając ten fakt, te przyzwolenie, jakie pojawiło się u niektórych polityków, również w Polsce, na tego typu zachowanie we Francji, to, to rzeczywiście oni pewną ciekawą rzecz zauważyli, bo zanieczki Rozruchy, niszczenie miasta we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem Paryża, to jest niestety chleb powszedni. Ja autentycznie bałbym się pojechać do Paryża. Byłem tam dawno temu i już wtedy nie czułem się tam zbyt bezpiecznie. Było tam naprawdę, powiedziałbym, bardzo, bardzo dziwnie. I zwłaszcza jadąc takim pociągiem podmiejskim z lotniska do miasta, to czułem się trochę jak. Eksponat muzealny albo jak zwierzę w zobo. Patrzono na mnie tak bardzo, bardzo dziwnie, jakby takiego człowieka na ulicy o, o pewnych cechach fizycznych, jakie posiadam, no, dawno, nigdy, dawno nie widziano. Ja też przez jakiś czas miałem dziwne wrażenie, że, że, że się teleportowałem w inne miejsce geograficzne. Było naprawdę bardzo dziwnie. Natomiast no, sytuacja, w której regularnie. Są zamieszki, płoną jakieś samochody, witryny sklepowe, no to rzeczywiście jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I teraz, drodzy Państwo, ciekawostka. Eee, takie tak, takie po, po prostu sobie przeczytajmy tytuły artykułów. Eee, może najpierw jeszcze źródło do tego poprzedniego, to jest na przykład I.pl. artykuł pana. Mateusza Zbroja i Roberta Szulca. Zamieszki wybuchły po protestach Kurdów w Paryżu. Tam w artykule czytamy, że pokojowych, drodzy państwo. Podejrzany o zabicie trzech osób w dziesiątej dzielnicy Paryża przyznał, że jest. Rasistą. O tym też za chwilkę będziemy mówić, bo cała ta sytuacja, powiem Wam, wygląda tak na bardzo mocno grubymi niczmi szytą prowokację tureckich służb. Generalnie, jakbym był Turkami, to w chwili, to znaczy Turcją, nie Turkami jako ludźmi, tylko Turcją jako państwem, to bym w tym momencie zacierał rączki, i bo nic lepszego, Turcję jako państwo nie mogło w tym momencie spotkać. O tym też za chwilkę sobie będziemy mówić. No i drugi artykuł z wprost um, to jest artykuł. Nie, nie ustają zamieszki w Paryżu, na ulicach płoną barykady. I tutaj osoba się nie podpisała, niestety, ale y, to, to co najważniejsze jest to samo, że oni twierdzą, że to jest po pokojowych, po pokojowych protestach, drodzy państwo, pokojowych. Turboproku pokojowych, ale co ciekawe, no tutaj mamy, no to jest, to się stało, yy, zaczęło w zasadzie jest w nocy, z, znaczy tak, 24. się zaczęły takie ostre zamieszki, trochę już tam palili 23. Czyli to już jest. Taka kwestia świąteczna, że się tak wyrażę. Natomiast no, kilka dni wcześniej też tam były zamieszki. Tutaj jest, proszę bardzo, artykuł z Wirtualnej Polski pani Sylwii Bagińskiej pod tytułem Zamieszki we Francji. Kibice wyszli na ulicę. Tak, drodzy Państwo, przeczytajmy sobie sam lit. W emocjonującym finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej Argentyna wygrała z Francją w rzutach karnych wcześniej drużyny zremisowały 3-3, kibice w Paryżu nie byli w stanie pogodzić się z rezultatem, doszło do zamieszek, no i tutaj, drodzy Państwo, no, przerypali mecz w Mistrzostwach Świata, w związku z tym zdemolowali sobie miasto, konkretnie Paryż, prawda? No, i ja tam się zastanawiam, czy w ogóle jest sens tam... Mm, odbudowywać to miasto i kto tam w ogóle jeszcze jest na tyle naiwny, że parkuje samochody na ulicy, przecież to strasznie niebezpieczne oraz czy ktoś w ogóle te samochody od podpaleń ubezpiecza. Ale zostawmy, bo ktoś powie, o Krzyśku, kibice piłkarscy nie takie rzeczy robili i zamieszki się zdarzały w Polsce też. I tam po przegranych meczach to jest przecież normalne, że się robi zamieszki po przegranych meczach. Po pierwsze, nie, to nie jest normalne. Polska reprezentacja w piłce nożnej przegrywa głównie, przegrywa. To w ogóle i tak w tym, w tym roku to wyjątkowo dobrze im poszło, bo w ogóle wyszli w grupy, z grupy. Zwykle grają trzy mecze: mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, i w tym ostatnim, o dziwo, strzelają jakieś. Gole. No, natomiast no, tym razem nawet wyszli z grupy, więc tym razem i tak im bardzo dobrze poszło, nie było żadnych zamieszek. Nigdy nie pamiętam żadnych zamieszek w Polsce po blamarzu, a te raczej są normalnością yy, reprezentacji Polski w piłce nożnej. No, nie pamiętam, więc nikt mi nie będzie wmawiał, że zamieszki, palenie miasta po meczu reprezentacji to coś normalnego. No, ale nawet jakby ktoś tam powiedział, że proszę bardzo, po, po, po przegranym meczu to się nie liczy. Po wygranym meczu też, drodzy państwo, palili sobie miasto, i tutaj jest artykuł z 15 grudnia. Tamten był z 18 grudnia, ten jest z 15 grudnia, czyli trzy dni różnicy między tymi artykułami. Pan Adam Zygiel Zamieszki po meczu półfinałowym. Mundialu we Francji zatrzymano 266 osób i znowu przeczytajmy sobie lid. W doc. ze środy na czwartek 266 osób zostało zatrzymanych we Francji za przemoc wobec sił bezpieczeństwa, posiadanie broni lub zamiar dopuszczenia się przemocy po półfinałowym meczu Francji z Marokiem podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze. Wśród zatrzymanych jest 40 osób należących do ugrupowań skrajnie prawicowych. Tak, drodzy państwo, tutaj te zamieszki są po wygranym meczu. I bardzo mocno tutaj się podkreśla, że 40 osób należących do ugrupowań tych zatrzymanych, to jest z tych zatrzymanych, to jest 40 osób należało do ugrupowań skrajnie prawicowych. Oczywiście potępiam całkowicie wszelkie Niezgodne z prawem zachowania skrajnej prawicy. Osobiście to Wam powiem, że do skrajnej prawicy mi jest wyjątkowo daleko. Tak jak mi jest generalnie daleko do polityków. Uważam, że bez polityków pewnie by nam się żyło lepiej, o tyle do skrajności w ogóle nie jest daleko. Skrajna lewica, skrajna prawica to jest coś, od czego trzymam się bardzo daleko. Im bliżej kraja, tym dla mnie jest gorzej. No ale, drodzy Państwo, skoro 266 osób zatrzymano, a wśród nich było 40 skrajnie prawicowców, to zostaje 226 nieskrajnie prawicowców. I teraz. Mm, można się domyślić tylko, kim ci ludzie byli, skoro protesty zaczęły się od tego, że tak naprawdę przegrała reprezentacja maroka. Bo no, i, i z kim ci skrajnie prawicowcy się bili? No o tym oczywiście. Poprawne politycznie, media głównego nurtu już nie podadzą, można się, tylko, można się tylko domyślać, o co tam drodzy Państwo chodziło i o co tam poszło. Natomiast dla mnie to, co jest istotne, to to, że no, naprawdę strach pojechać do Paryża. O tym kiedyś Krzysiek Jackowski mówił, że nasz świat będzie się bardzo mocno zmieniał. I on to mówił jako po prostu człowiek, który widział pewne rzeczy, widział pewne zjawiska, broń Boże, żaden tam jasnowic, że. Zachód Europy, a zwłaszcza Paryż, zwłaszcza Berlin, będzie się jawił jako coraz mniej bezpieczny. I wiecie, jak tam w ciągu ostatnich ilu? Dziesięciu dni? Były co najmniej trzy duże zamieszki w Paryżu, a jeśli zdamy sobie sprawę, że te kurdyjskie to były trzydniowe, to, to kurczę! To tam wyjdzie, że tak jest mniej więcej pół na pół. Dzień z zamieszkami, dzień bez, zam dzień bez zamieszek. I do takich ostrych, naprawdę ostrych. Za czasów Platformy Obywatelskiej, jak w Warszawie były takie bardzo duże zamieszki yy, yy, w, dzień w Święto Niepodległości. Dzień to mają Amerykanie. My mamy Święto Niepodległości. No to też się tam działy jakieś niefajne rzeczy. No ale wiecie, spalenie samochodu TVN-u to było. Takie wielkie wydarzenie, na zasadzie i, 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 źle zabrzmiałem. W każdym razie to było wielkie halo, ze względu na to, że, że kurde, to spalili samochód. Wiecie i Boże, i to robiło wrażenie na ludziach nie ze względu na to, że tam samochód tvn był spalony, tylko że w ogóle. Komuś przyszło do głowy, żeby spalić samochód, i na ludziach to ludzie byli po prostu oburzeni. Jak można taką wielką przemoc robić? No na Francuzach spalenie samochodu nie robi żadnego wrażenia, bo tam regularnie są palone ich bardzo duże ilości. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Nawet za najmroczniejszych czasów platform Obywatelskiej, gdzie rzeczywiście na marszach niepodległości w Polsce dochodziło do rozdrób, zamieszek, tam co jakiś, czas, co jakiś czas dochodziło do zniszczeń mienia, to były to zniszczenia na tyle incydentalne, że robiło ogromne wrażenie, w sensie sprzeciw i oburzenie burzyły, że jak tak można? Natomiast w Francji to rzeczywiście jest już Chleb powszedni. I to, co mi się nie podoba, to to, że na to jest przyzwolenie. Tam nie ma takiego zdania, że słuchajcie, no, ale powoli zaczynamy się zamieniać w jakiś kraj trzeciego świata. Przemoc staje się czymś, co u nas jest standardem, co u nas się robi powszechnie powszednie i, i powszechne, i nie możemy sobie na to pozwolić. Musimy wreszcie zrobić z tym porządek. Tylko tak jest na zasadzie, no to już jest część naszej folkloru, nasz, nie wiem jak to nazwać, to jest przyzwolenie na zło, a przyzwolenie na zło być moim zdaniem nigdy nie powinno. I co jest jeszcze ciekawsze, to to, że właśnie w przypadku tych Kurdów, powiem tak. No, aż nie wierzę, że tam y, tureckie służby nie brały udziału. O co chodzi? Chodzi o to, że nagle we Francji znalazł się jakiś dziwny człowiek, który odebrał życie trzem Kurdom i zaczął krzyczeć, że jest rasistą, czyli w podtekście, że on to zrobił, dlatego że, no, nazwijmy to ze względów em, nie tyle rasowych, co nacjonalistycznych, bo przecież Kurdowie nie należą do innej rasy niż Francuzi, zwłaszcza że Obywatelstwo francuskie ma przecież bardzo, bardzo dużo, bardzo różnych ludzi, prawda? Eee, I to, co tutaj, e, ale to, co jest ciekawe, to to, że, no, wiecie, taka bezsensowna przemoc sama w sobie jest naprawdę dziwna i bezsensowna. W ogóle przemoc jest bezsensowna. Bezsens, e, przemoc z definicji jest bezsensowna. Tak uważam. Ja, ja nie popieram przemocy. W tym wypadku mamy do czynienia z taką przemocą z niskich pobudek, taką o, poza tym, że ona jest bezsensowna, to ona jeszcze była głupia. O, ale poza tym, że ona była bezsensowna i była głupia, to jeszcze miała taką cechę, że właśnie ten facet, no tak jakby chciał sprowokować te zamieszki. No, ilu znacie rasistów, którzy krzyczą, że są rasistami? No, w Polsce mamy kilku rasistów, nawet niektórzy są, powiedziałbym, w polityce i to nawet na dość eksponowanych stanowiskach i oni robią co tylko mogą rękoma i nogami bronią się przed taką łatką. Podobnie jak, na, jak ludzie, którzy mają jeszcze gorsze, że się tak wyrażę, zapędy, prawda? Jak złapiesz takiego, że nie wiem, że pokazuje gest nazistowski, to on mówi, że zamawia pięć piw. Yy, jak go złapiesz z hakem kroJCem to mówi, że to jest hinduski znak pokoju, nie? A jak go złapiesz z flagą Bandery, to jesteś ruska onuca, bo cholera, może się okazać, że to było na streamie yy, i to był gość wielkiej telewizji, która, która walczy z nazistami. I to, że akurat u nich była flaga Bandery i, i swastyka, to, 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 to przypadek. Lepiej o tym nie mówić, to, to niedobra jest, nie? Yy. I tak dalej, prawda? Czyli, no kurczę, sytuacja, w której ten facet się, się do tego przyznał, no jest po prostu pioruńsko nieprawdopodobna. No i w związku z tym zaczęły się protesty. Te protesty, wiadomo, że protesty dość łatwo można sprowokować, łatwo można tłumem sterować, że się tak wyrażę. To bardzo fajnie kiedyś pokazał Janusz Mikołaj, przepraszam, Mikołaj Janusz, czyli Jaok, popularny Jaok spyta.pl, jeszcze że się tak wyrażę, to no zanim wokół niego pojawiły się te kontrowersje, bym tutaj chciał powiedzieć, że ja Mikołaja Janusza prywatnie, czyli Jaoka prywatnie szanuję, lubię prywatnie i ja nigdy w życiu o nim złego słowa nie powiem i ja chciałbym powiedzieć, że że jest mi bardzo przykro, jak czytam jakieś tam hejty na niego, bo to jest człowiek, który wobec mnie się parę razy w życiu zachował bardzo fair i ja zawsze wobec niego też będę się fair zachowywał yy, i, i tyle. No ale dzisiaj do Mikołaj i Janusz, Jałok się tam bardziej kojarzy. tą Telewizja Republika, wcześniej TVP, ale u szczytu sławy kanału Pyta.pl nakręcił bardzo dobry film dokumentalny. Pokazujący jak robiono prowokacje na Marszu Niepodległości. I tam wyraźnie pokazywał jak człowiek ewidentnie przechodził za kordony policji, czyli był prawdopodobnie w ogóle policjantem, a potem nagle był demonstrantem, który tam jakieś rzeczy robił i tak dalej. Czyli zobaczcie, najpierw się dzieje rzecz no, bardzo nieprawdopodobna. Człowiek niefajny przyznaje się do tego, że jest niefajny. Oczywiste jest, że pojawią się jakieś, jaka, jakaś demo, demo, demonstracja się pojawi. Taką demonstrację no, można bardzo łatwo hmm, zmanipulować, przejąć, więc pojawiają się zamieszki i co się w tym momencie zaczyna dziać? No, pojawiają się ludzie z flagami partii pracujących Kurdystanu, czyli tej organizacji uznanej przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, ale przede wszystkim Turcję, za organizację terrorystyczną. Jednocześnie hmm, Jednocześnie ambasada Turcji zwraca się do policji francuskiej z prośbą o uwaga teraz nie spadnijcie z krzesła zapewnienie ochrony ich obiektom, żeby ci Kurdowie ich nie zaatakowali. Czyli Turcja zaczyna robić z siebie ofiarę i zaczyna pokazywać, że Kurdowie są agres agresorami, że są właśnie agresywni. Że i, że i że oni się ich boją, i że trzeba ich chronić. I, I taki przekaz idzie w świat. Kurdowie palą, Kurdowie podpalają, Turcja biedna. Dlaczego to jest ciekawe i dlaczego y, w tym wszystkim, jakby to powiedzieć, no, jeśli to jest przypadek, to Turcy dostali prezent od do świętego Mikołaja, którego, w którego, żeby było śmiesznie, chyba się w ogóle z tamtych, ten, ten prawdziwy święty Mikołaj, czyli ten biskup, to chyba w ogóle jakoś z tamtych okolic był, nie? Nie mówię o tym takim wykreowanym przez pewną firmę od niezdrowych napojów, tylko ten prawdziwy, coś mi się tak właśnie jakoś bardzo mocno kojarzy z, tymi, z, ty, z, ty, z, ty, z tym Turcją. Piszcie, piszcie w komentarzach, czy dobrze mi się kojarzy, że on z tamtych obszarów pochodził. Ten, ten człowiek naprawdę żyjący, biskup katolicki, który potem został świętym, a na imię miał Mikołaj. Ten, co prezenty dzieciakom dawał. Bo rzeczywiście taki był. No i, ale no mówię prezent dostali. Dlaczego? No bo, drodzy państwo, przecież Turcy w tym momencie próbują zająć część Syrii, część Syrii, która jest kontrolowana przez Kurdów. I tam zaczyna się robić konflikt zbrojny, taki bardzo poważny konflikt, który może być bardzo poważnym uszczerbkiem na honorze Stanów Zjednoczonych, ale w tej sytuacji, gdy Kurdowie zaczynają już mieć taką, powiedziałbym, no łatkę tych rozrabiaków, to już nie. No bo wiadomo, że takich łap łapichrustów, czy tam drapichrustów, którzy tam robią takie straszne rzeczy, to nikt nie będzie żałował, nie? A jaka tutaj jest sytuacja? Ona taka jest sytuacja, że kiedyś, dawno, dawno temu, była sobie taka organizacja jak Państwo Islamskie. Była bardzo mocno nagłośniona i jeszcze zanim straszyli nas konfliktem zbrojnym na terenie e, Unii Europejskiej, czy tam na ziemiach polskich, zanim straszyli nas zarazą, to było sobie Państwo Islamskie, które wówczas robiło strasznie dużo różnych ataków ter na terenie Europy i dziwnym trafem w ogóle. E, i miało tak zwanych samotnych wilków, czyli tam ludzi niepowiązanych, którzy robili straszne rzeczy, dziwnym trafem przestali, jak zaczęła się robić narracja z zarazą. Może się przerazili, że się, może się przerazili że, się, że, się, że się zarażą, no bo teoretycznie to powinni jeszcze... Dobra, zostawmy to. No i z tą organizacją przez długie, długie lata walczyło NATO, walczyły Stany Zjednoczone bez sukcesów. Kto sobie z nimi poradził? Kurdowie, a w zasadzie Kurdyjki. Yy, głównie ze względu na to, że były bardzo bitne, bardzo dzielne, bardzo dobrze wyszkolone, ale także ci bojownicy yy, islamistyczni bali się, że, z, że stracą życie z ręki pani, bo wtedy nie mogli trafić w ogóle do tych swoich zaświatów, więc oni się tam masowo poddawali i tak dalej. I ci Kurdowie, a szczególnie Kurdyjki, naprawdę poradziły sobie z ogromną organizacją, która była bardzo zła i bardzo duże zagrożenie siała dla całej Europy, w ogóle całego świata zachodniego, nie tylko, nie tylko Europy, prawda? No i oni byli bardzo mocno wspierani przez Stany Zjednoczone no i sobie wywalczyli kawałek terenu tej Syrii i chcieli tam mieć autonomię. No ale się okazało, że jak sojusznik Stanów Zjednoczonych zrobił swoje, to sojusznik to już nie był taki bardzo mocno potrzebny jak wcześniej i tego sojusznika się tak trochę pozbyto. W związku z tym Syryjczycy, zresztą Kurdowie zostali zostawieni na samych sobie, na pastwę Turków ich rzucono, a Turcy zaczęli tak, jakby to powiedzieć, coraz 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 bardziej najeżdżać na, tą, na, te, na te tereny przez nich kontrolowane i ich stamtąd wypierać. No, zostali wezwani na pomoc Amerykanie, jako wielcy sojusznicy, na zasadzie myśmy za was walczyli, to na zbrońcie. No Amerykanie mogli dość łatwo powstrzymać tą, ten atak w taki chociażby sposób, że w ramach NATO poprosiliby Turków, Turcy też są w NATO, o to, żeby przestali tych biednych Kurdów tam Atakować, no ale w zamian, ale Amerykanie to nie zrobili, tylko wynegocjowali pokój. Ten pokój wyglądał mniej więcej tak, jakby, powiem tak, że jak z komedii absurdu. I z grubsza sprowadzał się do tego, że em, Amerykanie załatwili Kurdom, że jeśli Kurdowie opuszczą swoje ziemie i pozwolą te ziemię zająć Turkom, to Turcy nie będą strzelać im w plecy, jak będą te swoje ziemie opuszczać. Czyli to trochę tak, jakby w tym momencie na przykład Amerykanie wynegocjowali pokój z Putinem dla, 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 tej, dla Ukrainy i polegałoby na tym, że Ukraińcy mają opuścić Ukrainę i na przykład uciec do Polski, ale w zamian za to armia Putina, jak będzie zajmować Ukrainę, to nie będzie strzelać do ewakuujących się Ukraińców. No, Absurd, niesamowity, taki absurd wręcz, że zdrada, prawda? Jak przełożyłem to jeden do jednego na, te, na sytuację w Turcji, to wydaje się to dla wszystkich oczywiste, że po prostu to byłaby zdrada. No i takiej zdrady na Kurdach dopuścili się Amerykanie. W związku z tym Kurdowie tam próbują się nie dawać, a ostatnio Turcy, którzy uznają właśnie partię pracujących w Kurdystanu i w ogóle Kurdów za terrorystów, stwierdzili, że muszą dla swojego bezpieczeństwa zrobić tam operację specjalną. Zbieżność nazewnictwa z Putinem moim zdaniem nieprzy, nieprzypadkowa i po prostu muszą tam wjechać czołgami i tak dalej. I teraz budują świato, przyzwolenie światowej, światowej opinii publicznej dla tego typu rozwiązania. Tak z, z, z grubsza. Że to tam, że się żeby nie było protestów, tak, żeby ludzie nie mówili, że boże drogi jak, jak tak można jesteście jak Putin, a przecież jesteście w NATO i, i jak tak można. No i teraz mi się wydaje, że po tym jak ludzie sobie zobaczą te obrazki, to jakby taka chęć protestowania przeciwko temu co robią Turcy na terenie Syrii przeciwko Kurdom będzie zdecydowanie mniejsza. I teraz jest prosta piłka. Albo Kurdowie są na tyle niemądrzy, i rzeczywiście sami z siebie zorganizowali te protesty, dając idealny pretekst Turcji do zbudowania fali nienawiści do nich, albo też i przyzwolenia na to, co im tam ci Turcy zrobią, albo też jest to po prostu idealnie rozegrana robota służb. Niezależnie od tego, jak jest, no to należy zwrócić uwagę, że no, we Francji dzieje się naprawdę źle. Tam ta polityka multikulti powodowała, że regularnie, może nie tak intensywnie, jak teraz, gdzie tam, no mówię, w 10 dni trzy zamieszki, to co tam daje średnio zamieszki co 3 dni, a mówię niektóre były kilkudniowe, no to może nie z taką intensywnością, jak teraz, ale generalnie tam regularnie dochodzi do zamieszek, regularnie dochodzi do aktów przemocy i Mówiąc krótko, jest to bardzo mocno spowodowane, nazwijmy to, problemami etnicznymi, jakie występują na tym terenie. Nie wszyscy są po prostu pokojowo nastawieni, niektórzy są nastawieni na, na przemoc. Po prostu. I tyle. I w tym kontekście należałoby. może przeczytajmy sobie artykuł źródłowy i jeszcze raz podkreślę, że oczywiście się tym rasizmem brzydzę. Przy czym dla mnie. Każdy rodzaj rasizmu jest okropny, i czasem no, widzę wręcz hipokrytyczny, jak na przykład jacyś tam ludzie mówią, że tuż zostawmy sobie brak różnorodności tych yy, reprezentacji piłkarskich, bo tam wiadomo, że się czepiali, na przykład Argentyny, że nie jest różnorodna, a Francji, która też nie była różnorodna, bo tam była właśnie bardzo dyskryminująca, powiedziałbym takich Francuzów, nazwijmy to, z dziada, pradziada, no to już nie ma problemu. Ale ten, jak każdemu rasizmowi się zmowi, się sprzeciwiam, a takiemu, który jest w dodatku jeszcze powiązany z przemocą, to dużo, dużo bardziej. Przedajmy sobie artykuł z 24 grudnia, czyli z Wigilii, z wieczora, z portalu i.pl. Zamieszki wybuchły po protestach Kurdów w Paryżu. Podejrzano zabicie trzech osób w dziesiątej dzielnicy Paryża przyznał, że jest rasistą. Setki Kurdów protestują w sobotę na Placu Republiki. Od siebie dodam, że tam w niedzielę też się pojawiały filmiki, co oni tam wyczyniali. W sobotę po pokojowej demonstracji, czyli pokojowej demonstracji i we Wprosie też słyszymy o tej pokojowej demonstracji Kurdów w Paryżu, oddających hołd trzem ofiarom piątkowej strzelaniny w 10 dzielnicy Paryża, doszło do zamieszek i starć z policją, która użyła gazu łzawiącego. Mniejszość kurdyjska domaga się uznania zabójstw Zabójstwa trzech przedstawicieli tej społeczności w piątek z akt terroru. Jednak zarówno francuscy politycy, jak i prokuratura e, określa atak jako rasistowski. Protesty w Paryżu, czyli wiecie, e, ktoś zrobił bardzo, bardzo źle, co potępiam, bo miał jakieś uprzedzenia. W związku z tym najlepiej jest zdemolować miasto, żeby jeszcze więcej ludzi miało uprzedzenia. No. Logika Poszła się właśnie chendożyć. Protesty w Paryżu przybierają na, przybierają na sile, płoną samochody. W południe setki osób zgromadziły się na placu Republiki w Paryżu, aby dodać hołd ofiarom, ofiarom i zaprotestować przeciwko przemocy wobec Kurdów. Demonstracja została zorganizowana przez Kurdyjską Radę Demokratyczną we Francji. Nieśli, demonstranci nieśli flagi PKK, czyli Partii. Pracujących Kurdystanu. Słowa nie ma o tym, że ona jest uznana na terenie Unii Europejskiej przez Stany Zjednoczone i przez Turcję za organizację terrorystyczną. Czy jakiś taki hichot, nie? Ludzie z transparentami organizacji TER protestowali, żeby coś uznać za akt TER. No. Takie trochę dziwne, nie? Oraz transparenty wyrażające poparcie dla Kurdów. Pokojowe zgromadzenie przerodziło się jednak w zamieszki i starcia z policją. Manifestanci podpalili kilka samochodów, śmietników, to tam tylko kilka, nie? No na filmikach widać trochę więcej. Budowano również płonące barykady na ulicach. Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego. Stacje metra Bastille. Heimit, Werd i Sebastian Freundseint zostały zamknięte z przyczyn bezpieczeństwa. Ambasada oraz konsulaty Turcji są obecnie chronione przez policję francuską i żandarmerię. E, czyli to jest ten element, o którym mówiłem. Pierwsze starcia z policją odbyły się już w piątek, czyli zobaczcie. To taka była ta pokojowa demonstracja w sobotę, że już w piątek się napierdzie. Do pierwszych staż demonstrantów z policjantami, ale wiecie, w piątek to oni jeszcze byli pokojowi. Już w piątek wieczorem protestujący podpalali wówczas kosze na śmieci i ustalali barykadę. No, widać, brak pokoju jest dopiero od podpalania witryn sklepowych. Bo jak tam podpalali kosze na śmieci, to to jeszcze było pokojowe, oczywiście sobie śmieszkuje. Wybite zostały również szyby, kilku prywatnych samochodów i pojazdów policyjnych. Wyobrażacie sobie, w Polsce za zniszczenie radiowozu? To chyba by tak łatwo nie przeszło. Przyczyną protestów był atak na tle rasistowskim, którego dokonał 69-letni Francuz. Otworzył on ogień do mieszkającej w Paryżu ludności kurdyjskiej. No i tam dalej czytamy o tym, że ten podejrzany mężczyzna poinformował, że jest rasistą. Jak go tylko zatrzymywano, to zaczął, być, zaczął krzyczeć, że nim jest. I co prawda był znany e, policji, ale policja nic z tym nie zrobiła. I tyle. Bardzo to dziwne wszystko. I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, drodzy Państwo. Do zobaczenia. Pa!